Wraz z innymi youtuberami i Keydrop organizujemy dla was konkurs świąteczny na łącznie 15 noży. Jeżeli chcecie wziąć udział, to wchodźcie w link podany w opisie, tam na filmie znajdziecie wszystkie informacje. Zapraszamy i powodzenia. Przed materiałem mamy pewne pytanie do was. Czy według was nowa opcja z pingowaniem w CS-ie bardziej pomaga czy szkodzi samej grze? W zasadzie to całe e-sportowe podwórko jeszcze nie otrząsnęło się po pierwszym coachbugu, w którym to wymierzono indywidualne kary do 37 trenerów. Wielu z nich pochodziło z podwórka Tier 1-2. Przez to wiarygodność samej roli trenerskiej w CSGO mocno ucierpiała. Nawet Valve już wcześniej miało pewne wątpliwości, czy aby na pewno nie zakazać tej roli w samej produkcji. W obecnej sytuacji może to nadejść i pozbawić pracy wielu uczciwych osób. Vince, czyli trener Pact, odkrył nowego coachbuga. Pozwala on zobaczyć pingi wrogów. Zauważył to w meczu na Alternate Attacks. W ostatnich historiach z oszukującymi trenerami, sam Vince chce być uczciwy wobec innych i powiadomić o tym wcześniej, żeby obyło się bez kolejnych afer. Jest jednak duże prawdopodobieństwo, że pewna część trenerów mogło z tego błędu korzystać. W takim przypadku rola trenera mogłaby całkowicie zniknąć, co w rezultacie na pewno pogorszyłoby poziom poszczególnych drużyn, dla których szkoleniowiec jest ważnym członkiem zespołu. Póki co poczekajmy jednak na to, co z tym faktem postanowi Valve. Na pewno powinni jak najszybciej naprawić sam błąd, a potem sprawdzić, czy aby nikt nie korzystał z tego bugu na swoją korzyść. Czy według was rola trenera może w najbliższym czasie całkowicie zniknąć? Jak zapewne wiecie, na Hellcase można otwierać różne skrzynie i upgrade'ować skiny. Kod Piki da wam darmowy balans na start, a dzięki Piki 15 dostaniecie aż 15% więcej do wpłat. Formy płatności to szybkie przelewy, kryptowaluty czy oczywiście skiny z CSGO. Zachęcamy również do sprawdzenia opcji premium. Serdecznie zapraszamy do wypróbowania Hellcase'a, link standardowo w opisie. Jak możemy dowiedzieć się ze strony BUB, wyciekło kilkadziesiąt nowych skinów do rękawiczek CSGO. Podobno znajdują się już w pikach samej gry. Anomalii postanowił spojrzeć na operację Broken Fang w nieco inny sposób. W rezultacie poznaliśmy 7 nowych rękawiczek, których w CS-ie jeszcze nie ma. Jak informuje serwis BUB, być może są to jakieś porzucone koncepty lub niewykorzystane pomysły. Albo też Valve planuje kolejną aktualizację, w której właśnie te skiny zostaną dodane do gry. W końcu ich ostatnie działania mogą dawać nadzieję na to, że Valve bardziej będzie zajmować się samą produkcją niż w poprzednich latach. Póki co jednak sama firma ma co robić. Błędów w związku z nową operacją namnożyło się tak wiele, że zapewne kilka miesięcy zajmie naprawienie ich wszystkich. Czy według was na rok 2021 Valve przygotuje o wiele więcej ciekawego kontentu do CSGO? Niedawno informowaliśmy was o tym, że jeden z najlepszych polskich miksów, jakie mieliśmy okazję oglądać, Poland, powraca. Teraz mamy dla was kolejną ciekawą informację właśnie z naszego podwórka. Mik w składzie Michu, Ralen, Innocent, Szpero oraz Snatchy wezmą udział w kwalifikacjach do Flash Gaming Super Slam. Stream z tego turnieju możemy oglądać m.in. u Snatchy'ego od godziny 17.40. Sama formacja z pewnością ciekawa i zobaczymy, czy uda im się zrobić coś więcej na samym turnieju. Pamiętajmy, że to jedynie zwykły miks, który ma znikome szanse na to, aby pograć ze sobą w stałym składzie częściej. Co sądzicie o takiej formacji? Valve szaleje ostatnimi czasy z kolejnymi aktualizacjami naprawiającymi grę. Tym razem firma skupiła się w 100% na nowych mapach, które zostały dodane wraz z operacją Broken Fang. Na Ancient poprawiono m.in. optymalizację, zablokowano widoczność między kartonami na BS-ie A, czy też można już w tej chwili strzelać przez rusztowanie na BS-ie B. Dodatkowo poprawiono poziomy światła całego otoczenia w niektórych miejscach. Ogólnie i tak najbardziej cieszy fakt optymalizacji, bo jak możemy się dowiedzieć, wiele osób po ostatnim update'cie cierpi na zmniejszone FPS-y. Na mapie Frostbite w trybie Danger Zone również poprawiono wydajność oraz kilka pomniejszych rzeczy, które macie w tej chwili na ekranie. Z takich rzeczy ogólnych, Valve poprawiło co nieco sprawę z pingowaniem. Od tego momentu powiadomienie pingowania zniknie podczas celowania w pobliżu nich oraz będą całkiem przezroczyste, gdy zaczniemy celować bezpośrednio w nie. To jednak oczywiście nie załatwi sprawy związanej z nowym coachbugiem. Czy w ostatnich kilku dniach odczuliście lekką poprawę w klatkach na sekundę? Dajcie znać w komentarzach. Jak twierdzi Simple, organizacja zajmująca się sprawami graczy, CSPPA, jest bezużyteczna. Aleksander nie jest sobie nawet w stanie wyobrazić, jak radzą sobie z niektórymi rzeczami, kiedy tak naprawdę nie komunikowali się z nimi czy całym zespołem na to z Vincere. W Londynie podczas Blasta poprosili o spotkanie, na którym się nie pojawili. W tym momencie ogłaszają coś bez rozmowy z drużynami czy zawodnikami.
Chodzi tutaj oczywiście o zablokowanie przez tę organizację komunikacji graczy do wykorzystania przez takie podmioty jak Blast. A tak jeszcze na koniec materiału, nie mam dobrych wieści z obozu Complexity. Ich zawodnik Poison trafił do szpitala na niezaplanowaną operację. W nadchodzących tygodniach sam zespół będzie próbować różnych wariantów do czasu, aż Poison w pełni wyzdrowieje. Norweski Apex robi zmiany w swoich szeregach. Nasty, który był w tym zespole na okres próbny, nie zostanie w nim na dłużej. W tej chwili organizacja rozgląda się za nowymi opcjami. LMBT nie będzie już trenerem formacji Force. W tej chwili nie znamy jeszcze jego następnego kroku. Here on a RPK hits the headshot, but Simple's already into the equation, striking them down from the heavens like it's nobody's. Jeśli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podeślecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Pamiętajcie o naszym konkursie na 15 kos. Nie zapomnijcie odwiedzić też Hellcase'a, korzystając z naszych kodów i linku podanego w opisie. Tym samym wspieracie też nasz kanał. A no i standardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.